pewność zbawienia, a w zakresie pewności zbawienia temat ostatecznej wytrwałości świętych albo zachowania przez Boga. Nigdy nie powinniśmy pozwolić na to, aby to, co wydaje się niepewne, odebrało nam to, co wiemy, że jest prawdziwe. W Nowym Testamencie jest kilka wersetów, które używane są do tego, aby wierzącym wmówić, że wierzący może być ostatecznie stracony. To są błędnie używane argumenty. Wiemy, że Chrystus nas zbawił. On nas również zachowa. Wiemy, że skoro jesteśmy zbawieni przez śmierć Chrystusa, będziemy również zbawieni przez Jego zmartwychwstałe życie. Jak jest napisane? Kiedy jeszcze byliśmy grzesznymi, Chrystus umarł za nas. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, zostaniemy przez Niego zbawieni od gniewu. Bo jeżeli będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani zostaniemy zbawieni przez Jego życie. Tak mówi list do Rzymian, 5 rozdział, 8 do 10 wersetu. To również pokazuje, że biblijnie rzecz biorąc, zbawienie od piekła i zbawienie generalnie ma szersze znaczenie i zakres niż sama regeneracja i usprawiedliwienie. Jeśli zostaliśmy usprawiedliwieni przez Jego śmierć, czyli śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie, nie powinniśmy mieć wątpliwości, że jest On w stanie dzięki swojej obecnej pozycji jako uwielbiony po prawicy Boga zachować nas do samego końca. Wielu nauczycieli biblijnych, którzy utrzymują Lordship Salvation, trzyma się również reformowanej doktryny o tak zwanym wytrwaniu świętych. Na przykład Paul Washer, dr John F. MacArthur, jak i John Piper. Doktryna ta jest zawarta w kilku historycznych wyznaniach wiary Kościoła. Jeśli przez to określenie rozumie się, że wszyscy wierzący zostaną ostatecznie zbawieni, to mówię oczywiście amen, co, jak wierzę, było pierwotną intencją przy formułowaniu tej doktryny. Częściowo był to również wysiłek, aby wyjaśnić trudne do zrozumienia wersety, które mówią o tych, którzy wyznają wiarę w Chrystusa, ale odpadają. Nie chciałbym w żaden sposób sprawiać wrażenia, że zaprzeczam prawdzie zawartej w kredo o ostatecznej wytrwałości świętych. Jednak w kwestii pewności czasami ta historyczna doktryna może być użyta w taki sposób, aby podważyć tę pewność. To, do czego zmierzam, to pokazanie, że są tacy, którzy wyznają tę doktrynę, przynajmniej werbalnie, którzy również nauczają, że chrześcijanin nie może mieć pełnej pewności zbawienia do samego końca swojego życia. Nie może ich zdaniem być prawdziwie lub w pełny sposób pewny, dopóki nie wytrwa. Nie chodzi o to, że wierzą oni, że dziecko Boże może być ostatecznie zgubione, jak nauczałby na przykład arminianin. Ale o to, że pełne zapewnienie jest problematyczne i praktycznie nieosiągalne w ich systemie. Można to zaobserwować w niektórych starych kalwińskich kręgach holenderskiej reformacji, gdzie stwierdzenie, że ktoś ma pewność zbawienia, byłoby uważane za domniemanie. Być może na łożu śmierci można pozwolić, by ujawniło się, ponieważ wytrwali i pokazali swoim życiem, że byli w cudzysłowie wybrani. W rzeczywistości wielu trzyma się rozwodnionej wersji tej nauki, ale zasadniczo ta doktryna może być użyta
Do powiązania wiecznego zbawienia bardzo ściśle z uczynkami lub osiągnięciami w celu w ciągu całego życia. Ta doktryna to oczywiście P w kalwińskim akrostychu TULIP. Niestety pewien znajomy mojego przyjaciela, znajomy z Holandii, opowiedział mu, a on mi, o pewnym zgromadzeniu, które znał, a w którym uczestniczyło około 1500 osób. Kiedy odbywało się nabożeństwo komunijne, w cudzysłowie nabożeństwo komunijne, które miało miejsce tylko raz na kilka lat, tylko pastor i garstka starszych kongregantów rzeczywiście przyjmowała emblematy. Powodem tego było to, że większość zgromadzenia nie mogła powiedzieć na pewno, czy naprawdę jest zbawiona. Choć przyznaję, że są to niepotwierdzone informacje, nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszę o tym, jak, że tak się dzieje w bardzo surowych holenderskich kościołach reformowanych. Nacisk kładziony jest na wytrwałość wierzącego, który w końcu udowadnia, że był rzeczywiście zbawiony. Krótka charakterystyka, którą przedstawiłem tej doktrynie, jest w rzeczywistości pewną jej wersją, która kładzie ekstremalny nacisk na osobistą wytrwałość. Jedno z pytań, które możemy sobie zadać w tej sprawie, brzmi: czy nacisk na tę doktrynę miał wpływ na nauczycieli Lordship Salvation? Czy jest to częściowo wyjaśnienie ich poglądu na zbawienie? Raz uratowany, zawsze uratowany. Wielu, którzy trzymają się doktryny wytrwałości świętych, odrzuca określenie raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Uważają oni, że otwiera to drzwi dla grzesznego zachowania, co jest uderzające, ponieważ dokładnie to samo mówią arminianie, to jest zielonoświątkowcy lub wezlejanie. Jednym z dziwnych rezultatów tej dyskusji jest to, że niektórzy z kalwińskich zwolenników Lordship Salvation i tych z arminiańskim punktem widzenia są tego samego zdania. Wyrażenie raz zbawiony, zawsze zbawiony jest tendencyjnie określane w pejoratywny, obraźliwy sposób przez niektórych z tych, którzy wierzą w wytrwałość świętych i oczywiście przez wszystkich arminian. Nie ulega wątpliwości, że w świecie religijnym są ludzie, którzy nadużywają określenia raz zbawiony, zawsze zbawiony i używają go jako przykrywki dla obłudy, niezbawionego życia, grzechu lub jako nadziei, że Bóg w końcu ich wyręczy. Jednak to, że jakaś doktryna jest nadużywana, nie oznacza, że jest zła. Ludzie nadużywają wszystkich rodzajów doktryn, zwłaszcza doktryn o łasce. Ludzie ustalają daty przyjścia Chrystusa, ale czy odrzucamy biblijną eschatologię? Możemy słusznie zadać pytanie, czy Koryntianie, którzy umarli w cudzysłowie śpią, 1 Koryntian 11:30, z powodu swojego złego zachowania wytrwali. W rzeczywistości zostali oni zabrani przez Boga, aby nie byli potępieni ze światem. Na sądzie wielkiego białego tronu, jak to czytamy w pierwszym liście do Koryntian 11:32. Koryntcy wierzący, którzy w ten sposób umarli, nie pojawią się tam, ale będą częścią pierwszego zmartwychwstania. Powinienem tu zauważyć, że ani termin wytrwałość świętych, ani raz zbawiony na zawsze zbawiony nie są wyrażeniami biblijnymi. Musimy zbadać, co one oznaczają i zobaczyć, jakie jest wsparcie biblijne dla każdego z nich. Arminianie wierzą m.in., że chrześcijanin może stracić zbawienie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, a apostoł Paweł
Ostrzega nas, że ci, którzy trwają w grzesznym zachowaniu, nie odziedziczą Królestwa Bożego, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 9 werset. Z drugiej strony, żadna z owiec Chrystusa nigdy nie zginie. Ktoś, kto jest naprawdę zbawiony, a mimo to trwa w grzechu, naraża się na Bożą dyscyplinę. Nic nie może być bardziej jasne i pewne niż to, każde dziecko Boże jest zapieczętowane przez Ducha Świętego na dzień odkupienia, bo tak poucza nas list do Efezjan, 4 rozdział, 30 werset. Ten fragment pokazuje, że jest możliwe, aby prawdziwy wierzący, niestety, ale zasmucił Ducha Świętego przez grzech, ale jest zapieczętowany lub naznaczony przez Ducha Bożego aż do zmartwychwstania ciała. Stąd określenie raz zbawiony, zawsze zbawiony wyraża biblijną prawdę, którą jest wieczne bezpieczeństwo człowieka. Nie powinniśmy jednak dać się zwieść. Świętość życia dla wierzącego nigdy nie jest u Boga opcjonalna. Każdy wierzący ma wewnętrzne pragnienie, aby być blisko z Panem Jezusem. Kiedy krew baranka paschalnego była składana w ofierze za czyn drożdże, miał być unikany przez Izraelitów. Przez 7 dni jest to typ na fakt, że po poznaniu odkupienia należy unikać grzechu przez cały czas naszego chodzenia tutaj, na co wskazuje owe 7 dni. Warto wziąć pod uwagę pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział 3 do 4 wersetu, a także 11 rozdział 1 listu do Koryntian, 30 do 32 wersetu oraz list do Hebrajczyków, 12 rozdział 5 do 11 wersetu. To główne fragmenty, które właśnie o tym mówią. Będziesz jadł przaśny chleb przez 7 dni i nie może znaleźć się u ciebie nic kwaszonego, ani żaden zakwas nie może być widziany we wszystkich twoich granicach, jak mówi nam druga Mojżeszowa 13:7. Komentarze Edwarda Deneta do tego starotestamentowego typu są bardzo pouczające. Po pastrze Izraelici mieli przez 7 dni z radością obchodzić święto prześnego chleba. Święto to następowało bezpośrednio po pastrze i z niej wywodziło swoje szczególne znaczenie. Apostoł wyjaśnił nam to, mówił on: Chrystus, nasza Pascha, ofiarowany jest za nas, przeto odprawiajmy święto według starego zakwasu, nie według starego zakwasu, przepraszam, przejęzyczenie. Chrystus, nasza Pascha, ofiarowany jest za nas, przeto odprawiajmy święto nie według starego zakwasu, ani według zakwasu złości i nikczemności, ale według prześnego chleba szczerości i prawdy, jak mówi 1 Koryntian 5, od 7 do 8 wersetu. Oznacza to, że w chwili, gdy zostaliśmy odkupieni, Bóg domaga się nas i pragnie, abyśmy odpowiedzieli na Jego żądania świętym życiem, oddzieleniem od zła i oddzieleniem od samego siebie. Święto trwało 7 dni, czyli doskonały okres, typizujący okres naszego życia. Tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie wszystkie roszczenia Boga wobec Jego ludu opierają się na odkupieniu. Nie jesteście swoi, albowiem za cenę kupieni jesteście, mówi pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 do 20 wersetu. To uczy jednolitej lekcji, wszędzie powtarzanej, że skoro On jest święty, to i my mamy być święci. Zakwas nie może być znaleziony w naszych mieszkaniach, ale mamy zachować ucztę na zawsze z niekwaszonym chlebem szczerości i prawdy. Jeśli łaska objawia się w naszym odkupieniu, to łaska powinna być operatywna w sercach odkupionych. Jeśli Bóg powołuje nas ze świata, to nie po to, abyśmy szli do Niego. Jeśli chodzi o grzech, prawdziwe dziecko Boże może znaleźć się pod dyscyplinującą ręką Boga, nawet pod śmiercią, ale nigdy nie zginie. Nienawrócony grzesznik, nawet jeśli twierdzi, że był raz zbawiony, rzeczywiście zginie w drugiej śmierci. Tak uczy Biblia. I w takim stopniu, w jakim wyznania i doktryny są z nią zgodne, są one poprawne. A nasza wierność powinna być ze Słowem Bożym, a nie z ludzkimi sformułowaniami.
Druga Mojżeszowa 13:7. Będziesz jadł przaśny chleb przez 7 dni i nie może znaleźć się u ciebie nic kwaszonego, ani żaden zakwas nie może być widziany we wszystkich twoich granicach. Tak mówi Druga Mojżeszowa 13:7. Jeżeli przez Jego łaskę zostaliśmy obmyci w drogocennej krwi Chrystusa, to On z pewnością oczekuje, abyśmy zachowali nasze szaty niepokalane. Jeśli więc pamiątki naszego odkupienia są dla nas słodkie, jeśli cieszymy się, że znajdujemy się wokół stołu Pańskiego, by ucztować na emblematach Jego ciała i krwi, cieszmy się również, że możemy zachować święto przaśnego chleba na świadectwo tego, który nas odkupił. Więcej na temat typu Paschy myślę, że warto przestudiować na przykład w typicznej nauce o wyjściu, o księdze wyjścia Edwarda Deneta. I teraz ważne. Ci, którzy odrzucają określenie raz zbawiony, na zawsze zbawiony, znani są z tego, że mówią coś w rodzaju, że wytrwałość świętych nie jest raz zbawiony, zawsze zbawiony, ale raz zbawiony, zawsze wytrwały. Czy to stwierdzenie oznacza zatem, że zawsze wytrwamy do ostatecznego zbawienia? Jeśli tak, to obecne zbawienie jest nieznane i nie może być żadnego możliwego zapewnienia w takim systemie. Nie jestem zaniepokojony zwrotem lub słowami użytymi do opisania czyjejś doktryny o bezpieczeństwie wierzącego, ale tym, co faktycznie jest rozumiane przez te terminy. Wszyscy niearminianie trzymają się jakiejś formy wiecznego bezpieczeństwa, ale jeśli moja krytyka ma mieć znaczenie, to pewność zbawienia zawsze będzie problemem dla tych, którzy są pod tego rodzaju systemem. I jest to system, który wynalazcy Lordship Salvation na ogół stosują. Kiedy ludzie odrzucają wyrażenie raz zbawiony, zawsze zbawiony, to co dokładnie sugerują? Czy mówią, że gdy ktoś jest zbawiony, nie jest zawsze wiecznie zbawiony? Czy też, że gdy ktoś jest zbawiony, nie może być całkowicie pewny, że jest zbawiony? A może i jedno, i drugie? Ogólnie rzecz biorąc, odpowiedź na to pytanie jest taka, że wspomniane, tak zwane trudne wersety nie służą wyznawcom Lordship Salvation do opisywania niewierzących, którzy odstępują zanim uwierzą Ewangelii, ale są w sposób nieuzasadniony nadużywane jako ostrzeżenia dla prawdziwych wierzących, aby upewnili się, że wytrwają do końca. A w końcu może się okazać, że według tej nauki nigdy nie byli zbawieni, mimo że wciąż mówią o pełnej pewności. Tych, którzy trzymają się Lordship Salvation lub tych, którzy mają skrajny pogląd na naukę o wytrwaniu świętych, właśnie możemy postrzegać jako zagrożonych takim negowaniem biblijnej nauki raz zbawiony, na zawsze zbawiony. To jest bardzo niebezpieczne. Na przykład List do Hebrajczyków 6:4-8, Hebrajczyków 10:26 i inne są to wersety błędnie używane przez tych, którzy są przeciwni biblijnej nauce o bezpieczeństwie. Moim celem nie jest jednak tutaj, w tym miejscu, interpretacja tych tekstów, gdyż zrobiłem już to w oddzielnych nagraniach. I ważne jest, żeby rozumieć, czym jest wytrwałość, a czym jest zachowanie. Prosty termin wieczne bezpieczeństwo jest o wiele lepszy niż którakolwiek z formuł lub wyrażeń, którym już wcześniej się przyglądaliśmy. I to z tego powodu jest on biblijny. Wieczne bezpieczeństwo jest biblijny. Chrystus uzyskał dla nas wieczne odkupienie i jest autorem wiecznego zbawienia, jak mówi Hebrajczyków 5:9, dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. Pan Jezus Chrystus mówi o swoich owcach: ja im daję życie wieczne. Jest to znane i obecne pozostanie. Żadna z Jego własnych owiec nie zginie. Kwalifikowanie tego za pomocą tak zwanych wersetów ostrzegawczych, takich
jak w liście do Hebrajczyków 6:4-8, jest podważaniem tego faktu. Nie powinniśmy aprobować takich wersetów, które dotyczą apostatów i stosować go do wierzących. Dokładnie tak, nie powinniśmy wyrywać z kontekstu fragmentów pisma, które dotyczą apostatów i stosować ich do wierzących. Apostoł Paweł był przekonany, że jego dusza zostanie zachowana na dzień sądu i mógł również powiedzieć, że Pan zachowa mnie dla swego niebiańskiego królestwa. Tak mówi drugi list do Tymoteusza, 1:12 i 4:18. To jest prawdziwa nauka o wytrwałości i to na nią należy położyć nacisk. Wierzący zostanie zachowany dzięki wierności Boga i Jego mocy, a nie dzięki wytrwałości samego świętego. Nie oznacza to, że w życiu dziecka Bożego nie będzie niepowodzeń ani grzechu, ale że Bóg pozostanie wierny. Gdy rezerwujemy na przykład lot samolotem, a wcześniej odprawiamy się online przez komputer w domu przed wyjściem na lotnisko, nasze miejsce zostało dla nas zarezerwowane. To nie gwarantuje, że zdążymy, ponieważ możemy mieć przebitą oponę w drodze na lotnisko i przegapić nasz lot. W sprawie zbawienia mamy rezerwację w niebie i będziemy zachowani, aż tam dotrzemy. Hebrajczyków 9:12 jest terminem, który warto sobie wziąć do serca. Także terminy wytrwałość świętych i raz zbawiony, zawsze zbawiony są terminami, które nie występują w Piśmie Świętym i warto je brać pod uwagę tylko w kontekście takim, w jakim wiemy, co one oznaczają dla tego, kto ich używa. Ewangelia Jana 10:28 powinna być porównana przez Ciebie z Ewangelią Jana 17:12. I bardzo ważne jest, żeby rozumieć, że autor listu do Hebrajczyków mówi: jednak w Twoim przypadku, umiłowany, czujemy się pewni lepszych rzeczy, jak mówi werset 9. I tak jak już wspomniałem, niektórzy z tych, którzy ściśle trzymają się doktryny o wytrwaniu świętych, rozumieją wersety ostrzegające przed apostatami jako przeznaczone dla prawdziwych wierzących, co jest oczywiście błędem. I przez to możemy teraz dostrzec związek z Lordship Salvation. Jeśli masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości, dr John Piper jasno to przedstawia w swojej serii The Perseverance of the Saints w Desiring God Ministers. I teraz, jeżeli już te poboczne uwagi wzięliśmy pod uwagę, to ważne jest, żebyśmy zrozumieli, czego uczył nas apostoł Piotr. Apostoł Piotr nauczał nas, kiedy napisał, że mamy żywą nadzieję ku dziedzictwu niezniszczalnemu i nieskalanemu, niezwiędłemu, które jest zachowane dla was w niebie, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście. 1 Piotra, 1:4-5. Nie chodzi o to, że możemy mieć gwarancję wytrwania, ale o to, że można liczyć na to, że Bóg zachowa nasze dusze, które uwierzyły w Jezusa. Rozważając to, na co dotychczas zwróciliśmy uwagę, można zauważyć, że wydaje się, iż istnieje związek między doktryną Lordship Salvation a doktryną wytrwania świętych. Jeśli przez wytrwanie rozumie się, że nasze ostateczne zbawienie zależy od naszego wytrwania, czyli jest to wtedy nic innego jak zbawienie z uczynku w wydaniu z wyznawców Lordship Salvation. Tekstem często cytowanym przez tych błędnowierców na poparcie tej formy doktryny jest: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, jak mówi Ewangelia Marka 13:13. Jednak ten tekst zacytowany z Ewangelii Marka dotyczy tych, którzy przejdą przez wielki ucisk, czyli zacznie się to 7 lat przed rozpoczęciem Nowego Przymierza, a zakończy się ten wielki ucisk tuż przed rozpoczęciem Nowego Przymierza. Czyli dotyczy to tych, którzy przejdą przez wielki ucisk w czasie przyszłych dni, a nie kwestii teraźniejszego osobistego zbawienia. Uznając potrzebę chrześcijan
Do wytrwałości w naszym codziennym chodzeniu nie mamy patrzeć na nasze wyniki w celu zapewnienia ostatecznego zbawienia. Możemy mieć pełną pewność zbawienia teraz, opartą na spisanym słowie, a nie na wzlotach i upadkach naszych kapryśnych serc. Też kluczowe jest, żeby rozumieć, że słowo strzeżony jest bardzo mocne w tekście biblijnym. Jest to właściwie termin wojskowy. Można to sprawdzić w dobrych słownikach greckiego Nowego Testamentu. Oczywiście co do tego związku między wytrwaniem świętych a Lordship Salvation, to udowodnić tego związku w sposób rozstrzygający się nie da, ale mocno podejrzewam, że tak jest. Prawdę mówiąc, wielu uważa wytrwanie świętych za umożliwienie przez Boga świętemu wytrwania do końca. Niemniej jednak kładzie to nacisk na nasze działanie i stąd moje zastrzeżenia. Arminianie używają tego samego tekstu z Hebrajczyków, aby udowodnić swoją teorię, że zbawienie jest w takim samym stopniu wynikiem naszych własnych wysiłków, jak i łaski Bożej. I też trzeba pamiętać, że są tacy, ale nie wszyscy, w obozie Lordship Salvation, którzy odrzuciliby pomysł, że w ogóle istnieje coś takiego jak nadchodzący wielki ucisk. Ale to nie zmienia mojego argumentu. Nawet jeśli fragment Ewangelii Marka dotyczy wyłącznie zniszczenia Jerozolimy, choć tak nie jest, wiemy, zniszczenia Jerozolimy przez Rzymian w roku 69, to kontekst nadal wyraźnie mówi o zbawieniu w znaczeniu fizycznego uratowania od doczesnej śmierci, a nie o zbawieniu naszych dusz dla nieba. Mamy obecne zapewnienie ostatecznego zbawienia. To w rzeczywistości oznacza bycie zbawionym. Ktoś wie, że jest bezpieczny dzięki ukończonemu dziełu Chrystusa. Dlatego zamiast mówić, że mamy nadzieję wytrwać do końca, lepiej, prawidłowiej jest powiedzieć, że będziemy zachowani do końca. Prawdziwą nauką o zachowaniu świętych nie jest tak naprawdę ich wytrwanie, ale wierność Boża. Mamy kapłana Pana Jezusa, mamy kapłana, który może doskonale zbawić tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi, jak mówi list do Hebrajczyków, 7 rozdział 25-26 wersetu. Ten fragment z Hebrajczyków nie dotyczy zbawienia grzeszników, ale zbawienia świętych. Czytając Pismo Święte, Biblię, zauważamy, że nie jest to tak zwana wytrwałość świętych, ale raczej zachowanie świętych, które jest przedstawione na przykład w pierwszym liście Piotra, 1 rozdział 4-5 wersetu lub Judy 24. Jak powiedział ktoś kiedyś, ludzie mówią o ostatecznym wytrwaniu świętych. Pismo Święte mówi o ostatecznym wytrwaniu naszego boskiego i uwielbionego najwyższego kapłana. Nigdy nie lekceważmy suwerennej łaski Bożej, która podtrzymuje nas i zachowuje na naszej drodze przez ten zły świat. Mamy wiernego najwyższego kapłana, który jest w stanie nas zachować. Jest wielu chrześcijan, którzy zmagają się i walczą. Niektórzy być może przez nieuwagę i niedbałość śpią z powodu wierności Chrystusa i wielkości Jego dzieła. Ani jeden z należących do Pana Jezusa Chrystusa nigdy nie zginął, bo są wiecznie bezpieczni. I tutaj warto przeczytać Kolosan 2 rozdział 2 werset, 2 Tymoteusza 1:12 oraz Hebrajczyków 7:25-26. Ten fragment z Hebrajczyków 7:25-26 jest często używany w oderwaniu od kontekstu przez ewangelistów, co jest jak najbardziej właściwe, gdyż to ewangelista ma wolność, jak w celu ratowania dusz użyć różnych, nawet najbardziej odległych wersetów. Ale nie zmienia to faktu, że prawdziwą intencją tego wersetu jest użycie go w odniesieniu dla wierzących. Rzymian 13, rozdział od 11 do 12 wersetu mówi nam, że
Po pierwsze, odnosimy go do wierzących, a nie do niezbawionych grzeszników. Powinienem tutaj stwierdzić, że nie ma czegoś takiego jak bezgrzeszna doskonałość. I nie tylko to, nie tylko to. Pan Jezus Chrystus zachowa nasze dusze i zachowa to, co Mu powierzyliśmy, mimo że z naszej strony mogły pojawić się niepowodzenia. Zachowanie nie jest po prostu zachowaniem nas od upadku, chociaż Pan Jezus Chrystus, On jest w stanie, jak widać z Judy 24, ale jest zachowaniem naszego zbawienia. I czy podoba nam się to określenie, czy też nie? Raz zbawieni są zawsze wiecznie zbawieni. I także kluczowa jest kwestia tego, że Pan Jezus jest tym, który nie dogasi tlącego lnu i tlący len, którego Pan Jezus nie ugasi. Na wypadek, gdybyś jeszcze nie zauważył, jest wśród nas wiele trzciny nadłamanej i lnu tlącego się, jak mówi Mateusza 12:20. Napisane jest, nie skruszy trzciny nadłamanej, ani zgasi knota kurzącego się. Tak mówi Izajasza 42:1-4. Prorok Izajasz napisał te słowa pod natchnieniem Ducha Świętego, aby proroczo nakreślić pewne cechy Mesjasza. Mateusz cytuje słowa Izajasza w odniesieniu do życia Pana Jezusa jako spełnienia tego uderzającego proroctwa. Opisuje on sposoby działania i zachowania się Chrystusa podczas poruszania się wśród Jego ludu. Jak wspaniale jest rozważyć te opisy moralnych cech Chrystusa Jezusa i zastosować je do naszych własnych okoliczności. On nie złamie trzciny nadłamanej, ani nie ugasi lnu tlącego się. Przykłady tego widzimy wielokrotnie w Ewangeliach. Pan Jezus szukał i uczył zniechęconych, złamanych i tych, których religijne społeczeństwo odrzuciło jako bezwartościowych. Chrystus czule obchodził się z obtłuczoną trzciną. Nie łamał jej, ale podtrzymywał, wspierał i zachęcał. Pomyśl o słabościach charakteru Jego własnych uczniów, jak cierpliwie je korygował, zawsze wskazywał im jaśniejszy dzień. Wśród nas jest dziś wiele obitych trzcin. Obyśmy naśladowali łaskawy przykład Pana Jezusa Chrystusa w usługiwaniu im. Pan Jezus Chrystus nie złamie obitej trzciny, ani nie zgasi, nie zgasi, nie zgasi dymiącego lnu. Może tam być jeszcze trochę ognia, który można ponownie rozpalić. Podzielę się tutaj osobistym słowem G.W. Wigrama, bo G.W. Wigram był pobożnym nauczycielem biblijnym minionej epoki, jednak jego wypowiedzi zostały bardzo obficie wykorzystane przez Boga w moim własnym życiu. Podczas pierwszych dni mojego chrześcijaństwa, kiedy myślałem, że moja przydatność minęła, Chrystus nie może zapalić ani jednej iskry w sercu jednostki bez tego, że ta mała iskra jest dla Boga. On daje światło i rozporządził, że każdy jej promień ma coś odbijać dla Boga. Wciąż była we mnie iskra życia, mimo moich niepowodzeń, oziębłości i bezdusznej obojętności. To jest właśnie służba Pana Jezusa. On widzi serce i wie, kiedy jest jeszcze mała iskra dla Niego i chce ją rozpalić dla jasnego płomienia ponownie dla siebie. Nie bądźmy szybcy w uznawaniu każdego upadającego chrześcijanina do nienawróconego grzesznika. Albo za nienawróconego grzesznika. Lordship Salvation może udawać strażnika wiary z jego surowymi i prawnymi kazaniami, ale jak wiele palących się nitek lnu jest wzmacnianych do użytecznego życia ponownie przez tę doktrynę? Nigdy nie zapominaj o tym, że chrześcijaństwo działa przez to, co przynosi, a nie przez to, co znajduje. Albo jest to ta
łaska od początku do końca, albo nie jest to w ogóle łaska. Prawo odsłania nasz grzech i znajduje nas w zrujnowanym stanie, ale to łaska przynosi nam balsam z Gileadu, jak pokazuje nam Jeremiasza 8:22. Czy możemy się na to zgodzić? Tak. Kończąc ten punkt, chcę podkreślić, że jeśli chodzi o wieczne bezpieczeństwo, nie jest tak ważne, jakich terminów się używa, ale raczej jakie znaczenie mają te terminy. Nigdy nie chciałbym przekreślać człowieka z powodu jakiegoś słowa. Jeśli więc ktoś używa terminu wyznaniowego, wytrwałość świętych, to okej, to w porządku. Jeśli chodzi mu o to, że żadna z owiec Pana Jezusa Chrystusa nie zginie. Ale jeśli oznacza dla niego to, że dostaną się do nieba, bo w końcu wytrwali, albo równie głupi slogan, że zbawienie jest tylko z wiary, ale wiara nigdy nie jest sama, to jest brednia. Nie, to jest zawsze zbawienie tylko z łaski, przez wiarę, tylko z wiary. Z wiary Chrystusa, tylko z wiary Chrystusowi, tylko przez zaufanie Jezusowi. A więc jeśli oznacza to, że dostaną się do nieba, bo w końcu wytrwali, to cóż, wtedy bardzo źle. Wierzę, że intencją pierwotnych twórców dokumentu takiego anglikańskiego o wytrwaniu świętych było złożenie oświadczenia o wiecznym bezpieczeństwie owiec Pana Jezusa. I jak dotąd było to dobre, ale z powodu ułomności człowieka, być może z powodu ich własnych religijnych uprzedzeń, credo nie pokrywa się z Biblią w jego interpretacji. I to właśnie chodzi mi o tak zwane wyznanie westminsterskie, które zostało przez nich zniekształcone. I tutaj cytat. Ci, których Bóg przyjął w swoim umiłowanym Synu, skutecznie powołanym i uświęconym przez swojego Ducha, nie mogą ani całkowicie, ani ostatecznie wypaść ze stanowiska zapewnionego im przez łaskę, ale z pewnością zostaną zachowani w Nim do końca i będą wiecznie zbawieni. Wierzący, w cudzysłowie, nie może ani całkowicie, ani ostatecznie wypaść ze stanu zapewnionego mu przez łaskę. Bardzo ładne zdanie. To prawda, jest to biblijna myśl, ale co oznacza, zostaną zachowani w nim do końca i będą wiecznie zbawieni? Pozostawia to otwarte pole do interpretacji. Czy nie byli oni wiecznie zbawieni, kiedy uwierzyli w Jezusa? Nie mam ochoty sprzeciwiać się bogobojnym ludziom z minionej epoki, ale zawsze bezpieczniej jest trzymać się jasnych stwierdzeń Pisma Świętego, a nie kred. Pan Jezus Chrystus powiedział swoim uczniom, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Tak przecież jest napisane w Ewangelii Jana 14 rozdział 19 werset. To zmartwychwstałe życie naszego Pana nie może już nigdy umrzeć, o czym możemy przeczytać w Rzymian 6 rozdział 9 werset, Hebrajczyków 7 rozdział 13 werset. Ale Jego życie, życie Pana Jezusa Chrystusa, Jego życie jest teraz naszym życiem. Życiem, które nie może zginąć i niezależnie od tego, czy ktoś wierzy w Lordship Salvation, czy też jest przeciwnego zdania, albo czy uważa, że zachowanie świętych jest lepszym sformułowaniem niż raz zbawiony, zawsze zbawiony. Wszyscy wierzymy i zgadzamy się we wcześniej wymienione wieczne bezpieczeństwo. Ale prawdziwe pytanie brzmi, który system najbardziej odzwierciedla biblijne zbawienie? I który najprawdopodobniej zapewni wierzącym pewność zbawienia? Czy nasze zapewnienie czerpiemy z naszych wyników lub wytrwałości, czy też opiera się ono na zasadzie wiary w Słowo Boże? Jest niezwykle ważne, aby zrozumieć źródło pewności wierzącego. Niech wszyscy, którzy czytają Słowo Boże i te wersety, które nam to opisują, położą swoją ufność
w jedyną rzecz, która może w pełni dać pokój i pewność, w niezmienną łaskę Boga okazaną nam w osobie i dziele Chrystusa oraz objawioną nam w Jego Słowie. Żeby było jasne i sprawiedliwe, wyznanie westminsterskie stwierdza możliwość grzechu wierzącego i nie promuje bezgrzesznej doskonałości. Ich intencja była w zasadzie właściwa, czyli potwierdzenie, że wierzący zostanie zachowany w wierze, a nie koniecznie wytrwa w jakimś rodzaju bezgrzesznej doskonałości. Jednak wielu w osobach z obozu reformowanego rozszerzyło wytrwałość poza tę główną intencję, nadając jej odcień Lordship Salvation, co jest już fałszem. I bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że biblijna nauka raz zbawiony, zawsze zbawiony jest tutaj przez Pismo Święte potwierdzona.